1605 odcinku M jak Miłość, który TVP2 wyemituje w poniedziałek 11 października, Wasia Karina Woźniak powoli zacznie rozumieć, że stan Dawida Iwo Wiciński jest bardzo poważny i jej ukochany może umrzeć w każdej chwili. W szpitalu postanowi porozmawiać z nim w cztery oczy. To, jak ją potraktuje, kompletnie wytrąci ją z równowagi. W październikowym odcinku M jak Miłość stan Dawida w szpitalu będzie się pogarszał z dnia na dzień. Lekarze będą bezradni, nie będą w stanie mu pomóc. Jak podała Interia, Wasi w końcu uda się porozmawiać z ukochanym na osobności. Po jej zakończeniu córka Marysi, Małgorzata Pieńkowska, długo będzie dochodziła do siebie. Co usłyszy z ust Dawida? M jak Miłość. Dawid zerwie z Basią. Poleją w odcinku 1605 M jak Miłość. Dawid powie wprost Wasi, co o niej myśli i o relacji, która ich łączy. Następnie oświadczy jej, że z nią zrywa, ale zrobi to w wyjątkowo niedelikatny sposób. Zasłużyłem sobie, na tę chorobę i na wszystko. A ty jesteś dla mnie po prostu za dobra. I najlepiej będzie, jeśli jak najszybciej o mnie zapomnisz, czego nie rozumiesz? Nie chcę już z tobą być. Wynoś się i zabierz te durne kwiaty. Wyzna Dawid na szpitalnym łóżku. Basia po tej rozmowie będzie zrozpaczona. Łzy same będą jej ciekły po policzkach. M jak Miłość od 21 lat na antenie. M jak Miłość emitowane jest w Telewizji Polskiej od 2000 roku. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan Witold Pyrkosz 90 litrów oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak Teresa Lipowska. Para doczekała się gromadki dzieci, Małgosi Joanna Koroniewska, Marka Kasper Kuszewski, Marty Dominika Ostałowska oraz Marysi Małgorzata Pieńkowska, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Zenona Łagody, w tej roli Emil Karewicz. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw. Emisja kolejnego sezonu M jak Miłość w TVP2 od poniedziałku 6 września. Odcinki są emitowane w poniedziałki i wtorki o godzinach 20:55.